Witajcie. Z tej strony znowu Starkey. Widzimy się w Ori and the Will of the Wisps. Ja mówię do was już na nowej konfiguracji mikrofonowej. Co prawda mikrofon ten sam, ale no trochę się pozmieniało. Jednak mniejsza z tym, później pogadamy o szczegółach. A póki co jesteśmy znowu w pierwszych wrotach do tego, jak to się nazywa, no. No słów mi brak. No do źródła. Wiesz, stwierdziłem, że mam nowe moce, to może właśnie się otworzą jakieś nowe miejsca i... W sumie tak de facto już... Nawet widać czarno na białym, że się otworzyły, więc... No, może warto byłoby trochę pozwiedzać i sprawdzić... kamyk! Co i jak? Cierń? O. Dobra, w sumie lepsze to niż szybkostrzelność na obecny moment. W sumie wytrzymałość też mogłaby być dobrym wyborem, a jednak jakoś tak nie chcę tego stosować. Nie, ale odmrożenia otrzymuję dosyć często, więc cierń zdecydowanie będzie dobrym wyborem. Teraz tylko wyjść. No, co jeszcze mogę tak wam powiedzieć na szybko? No niestety nie udało mi się ukończyć wyzwania tego... tego wyścigu czasowego, czy jak tam nazwać inaczej. Ori, tylko nie umieraj. No, nie umieraj, mówiłem. No, nie. Mój idiotyzm w sterowaniu tym stworkiem jest aż powalający. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Hop, pyc i tutaj. Dobra. Na pół serduszka, mówiąc po helgowemu, udało się ukończyć, tak więc... Jedno miejsce zaliczone, zobaczymy jak zresztą. Wiecie, no nie przeczę, że może tu być coś więcej. Ale też nie sugeruję, że musi. Bądź co bądź. Dobra, tu są kolce. Ale można też wleźć teraz. Na spokojnie. Dobra. I dzięki temu znowu coś innego się zaczyna ruszać, co... Dało mi niby jakieś przejście, ale... Co to przejście ma do... No, stać nas na potrójny skok przynajmniej. Tak więc jest postęp. W sumie może nawet bym po niego polazł, gdyby nie... A, dobra, to był ten od... A, to był kartograf, czyli to nie to miejsce, którego szukam. Ej, bo domownicy znowu łają, dajcie chwilę. Wybaczcie za to, ale no nie da się z nimi dogadać. Wiecie co, to chyba był rekord przetrzymania mnie przez domowników, ale... Mniejsza o to. Nie pamiętam co chciałem. Wiem tylko tyle, że jakoś trzeba się tutaj dostać i ja nie odpuszczę, dopóki się nie dowiem jak. Potrójny skok jak nic. Dobra, wiecie co, no to... Może dobrym rozwiązaniem będzie naprawdę zainwestowanie w ten potrójny skok, zanim zacznę ogarniać dokładniej wszystko. Dobra, tylko gdzie było to sekretne przejście? O, tutaj, dobra. W sumie jest jeszcze parę innych miejsc, które no, mogłem zwiedzić, a nie zwiedziłem jeszcze, ale... Tym się zajmę w takim wypadku dosłownie po tym, jak już odbiorę sobie potrójnego skoka. Wiecie, no... Kwestia zwiedzania i innych rzeczy to jest jednak pojęcie już takie mocno względne, więc... Dobra, nie wiem co chciałem przez to powiedzieć, ale muszę po prostu. Muszę się przygotować na zwiedzanie perfekcyjne, więc no... Potrójny skok znacznie... Nie to ułatwi. Jasne. No i przy okazji, jeśli mi zostanie chociaż trochę gotówki, czy jak to się nazywa, chyba światło, czy coś takiego, to wiecie, no, jeśli zostanie, to jeszcze sobie wykupię może jakieś tam, no, wzmocnienie tego lasa, czy coś? Wiecie, w sensie lasa bojowego, bo zastosowanie bojowe tego czegoś, no, super. Przynajmniej dla mnie, dobra. Więc jesteśmy tutaj. I teraz tak. Dobra, Ori, uciekaj. Dobra, dobra, udało ci się, grzeczny Ori. Okej. Mam nadzieję swoją drogą, że nie słyszycie za głośno pada czy innych elementów, bo jednak
ze względu na mały kryzys, jak mówiłem, sprzętowy, jeśli da się tak nazwać w sumie, bo nie jestem pewien. No zmuszony byłem naprawdę zmienić całkowicie, gruntownie wszystko. Dobra. Sprzedawca kamyków. Podwójny skokę. Tam w sumie potrójny skok. Dobra. Teraz tylko pytanko, czy można coś zrobić z tym, czy... Nie, nieulepszalny. Ale dobra. O! W ogóle fajny efekt jest tego patrójnego skoku, taki wiater jakby. Dobra. Teraz to będzie znacznie prościej zwiedzać wszystko. Dobra, nawet nie wiem, co mam więcej mówić. Wciągam się coraz bardziej dzięki tym możliwościom. Chociaż... Żeby nie było, moje zaangażowanie w co do Ori się nie zmienia. Wciągam się bardzo, ale... No, jak po prostu jestem skłonny nawet zrobić po 2-3 odcinki dziennie, gdybym tylko miał czas, no to... Raczej bardziej zaangażować się mnie już nie da, patrząc na to, że... Jednak, bądź co bądź, jestem z tych, co to... Nawet jak już są bardzo zaangażowani w jakąś grę, to nie są w stanie długo przy niej wytrzymać, a w szczególności jak trzeba gadać do monitora. Bo nie ukrywając, nie jestem w tym najlepszy, nigdy nie będę i nie próbuję. W sensie oczywiście samodoskonalenie i tak dalej, no jak najbardziej, ale nie jest to to samo, co być najlepszym z najlepszych. Taki tytuł należy się tym, którzy naprawdę potrafią, a nie takim jełopom jak mnie. Ale dobra. A, to nie tutaj, dobra. Halo. A, tak, czyli tam i tędy. No prawie. O, nawet nie dostałem obrażeń. Jest sukces. Dobra. To jest tylko pytanko, czy potrójny skok to wystarczająca zmiana, żeby do tego wrednego czegoś dojść. No dobra, teraz którędy było, żeby tam się dostać do tego dobrego miejsca? Dobra, tędy, po tym mchu. Czy mechu? W sumie dalej nie wiem, czy mchu, czy mechu. No, dobra, wiem, że mchu, ale mechu też mogłoby być ciekawe. Chociaż to za bardzo się kojarzy mi z słowem mech. Wiecie. Ale dobra, co ja gadam tak od czapy. Domowniku chyba było słychać. Właściwie to panią mamy. Gwoli ścisłości. Dobra, Ori. Nie no, trzeba się dobrze wystrzelić, żeby to się udało. Aha. Albo ja naprawdę nie umiem, albo to jest jednak za mało. Ale się nie poddam. W końcu znajdę odpowiednie. Nie, ciągle czegoś brakuje. A jednak! Jednak potrójny skok rozwiązał mój problem. I odblokował nowe miejsca. Super. Aj. W sumie nie wiem, na ile ten skok był naprawdę potrzebny, ale... Jak jesteście takim jełopem jak ja, to... W sumie to było chyba jedyne rozwiązanie. Dobra. Prawda, nie zrobiło to do końca tego, co chciałem, żeby zrobiło, ale wiecie, no... Co ja będę narzekał? Udało się tak siak. Mini komary. Niby jest okazja do farmienia nieskończonej ilości tego blasku całego, ale... Oj, ach. Dobra, ale jakby nie było wkurzające, strasznie to będzie. Chociaż... Dobra, te komary są naprawdę przydatne w tej sytuacji. Gdyby nie one, to bym nie mógł zniszczyć ich pojawiajki. Dobra. Można teraz spokojnie już zwiedzać prawie wszystko, znając życie. Dobra, kolejna wajcha do wajchnięcia. Aha. To zmienia. Aha. Chyba to zmienia ustawienie mchu.
Tylko w jakim celu to jest zrobione, to ja nie wiem. Żeby to ustawienie mu było jakieś aż tak znaczące? Dobra, chyba się nie dowiem, ale... Jakby nie było... Szkoda, że to lasso dalej nie rani przeciwników. No. A, dobra, już wiem. W takiej pozycji nie mógłbym tego zrobić, więc trzeba było nakręcić mech, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Po to, żeby móc... pójść dalej, dobra. To nie tędy droga. Jeśli chcę dojść do Gorleckiej Rudy, to trzeba to zrobić inaczej. Okej. Dobra. Może tędy będzie coś. Mam więcej max życia, ale... Do Rudy jest całkowicie inna trasa, okej. Czyli się męczyłem na coś, czego nawet nie znałem. Nie. Ori, nie. Weź się ogarnij, Ori. Dobra. Łap się mchu. No i cóż. Mogę powiedzieć szczerze, że jestem z Ori, Oriego, dalej nie znam płci. Bardzo dumny w zaistniałej sytuacji. Bo w sumie przelazłem wszystko, nie umarłem od... W sumie co to jest? Kolców? Przecież nie tylko kolców, bo od innych rzeczy też, żebym nie zmarł, więc... No sukces nad sukcesy po prostu. A no tak, dobra. Nie wiem jak to miejsce otworzyć. Chociaż podejrzewam, że ten przeciwnik jakoś by mógł mi pomóc. Gdybym umiał się tylko nim zająć porządnie. A może nie? Nie wiem. Nie wiem, tak czy jak jest, to jest że dalej zamknięty, więc... Albo czegoś tutaj naprawdę nie widzę... A. Okej. Okay. Dobra, ile tego mam? 9. Dziewięć zebrane, czyli 4 było na domy bodajże. Jedna na coś, czyli... Nie wiem, ile mi jeszcze jej brakuje. Ale powiedzmy, że nie będę jej póki co jeszcze zużywał, bo prawdopodobnie jednej sztuki mi brakuje. Chociaż chyba, chyba że domy kosztowały 5, to wtedy jest... Ja dalej będzie mi brakowało. Okej, okay. No więc widzicie, jest zwiedzone kompletnie. Chyba. Dla bezpieczeństwa jeszcze chciałbym zobaczyć jedno miejsce tylko. Ale to nie będzie raczej wielki problem. No i mamy 13 minut, więc... Udało się to zrobić w miarę szybko. I nie będę ukrywał, naprawdę to jest dla mnie bardzo szybko. Bałem się, że to zajmie cały odcinek, ale jednak nie jest aż tak źle, więc... Nie, tutaj na dole byłem, chyba? Nie, no musiałem być przecież. Ale nie do końca jest to zaznaczone, więc... Co ja, no... Dobra, idiotem jestem. Więc Ori... Dopisujemy nową śmierć do licznika. No i dobra. Z potrójnym skokiem idziemy zwiedzać dalej. Tylko gdzie teraz? Tak szczerze to chyba kolejne wrota, ale... Czy ja wiem? Dobra, czyli trzecie wrota to będą te. Chyba albo te? Dobra, nie wiem, które... Nawet nie chcę wiedzieć chyba. Dobra, no chociaż wiedzieć chcę, ale... dobra, przełączę się sam w swoich przekazaniach. Tak, przekazaniach. Przekazach, tak. Przekazach. Mózgu nie mów mi jakichś dziwnych słów typu przekazaniach. No, ja nie przekazuję żadnych rzeczy. Jak się coś mówi do kogoś, to jest nazwane przekaz. Nie przekazanie. Dobra. Mam nadzieję, że naprawdę mikrofon w nowej konfiguracji nie jest źle zrobiony. I wiem, że tak trochę marudzę na ten temat, ale... Ja będę was okłamywał. Mikrofon to chyba moja największa pięta Achillesowa. Jeśli chodzi o cały zestaw do nagrań, w ogóle wszystko. A muzyczka dalej piękna, dobra.
tutaj byłem, czy to jest to nowe miejsce, do którego nie właziłem za bardzo, ale wiem, że jest... Nie, tutaj byłem, to jest to z tym kołem całym. Czyli następne wrota. Tylko tak trochę... Nie, tutaj też byłem, tu byłem. Ori, nie właśnie. Aż mi zaczyna, powiem szczerze, trochę zastanawiać, co się stanęło, że... Widzę tylko dwa, a były trzy. Dobra, przynajmniej zarobiłem trochę, więc nie ma co się aż tak przejmować. I teraz tak. Tam niżej są te drzwi... drugie, czy jakoś tak. Może tutaj mnie nie było. Jeśli byłem, to przynajmniej zobaczę, co tu było. Chcę jeszcze trochę prączę. Aha. Czy ja tu byłem? Nie, no byłem. Tylko strasznie dziwna sytuacja. To jest tak, jakby były połączone dwa miejsca. Dobra, nawet nie wiem, po co tam idę. Przecież tam się uczyłem tej zdolności bodajże. Jest strasznie dziwne. Ja dzisiaj jakoś mam pod zaćmę mózgową czy coś. Tak więc, skoro to było tak zorganizowane, to zostały tylko te najwyższe wrota. Oczywiście od których się oddaliłem, bo chciałem szukać tutaj czegoś, nie wiem czego nawet. Ale dobra, Ori. Nie zawiedź mnie tym razem. Musimy się tam dostać, co trudne nie będzie, patrząc na to, że już tu jestem w sumie. Prawdopodobnie są to już ostatnie wrota, więc no. Trzeba będzie mądrze to wszystko ogarnąć i... Aha. Ciekawe. Znowu ten cały duszek, czy tam ognik, nie pamiętam, coś do nas mówi. Mhm. Dobra, pierwsza rzecz oczywiście tutaj. Druga rzecz, chcę punkt zapisu. A, tylko pewnie z małpą można pogadać, to pogadam już teraz. Dalej to samo w sumie. Tego bym się musiał nauczyć w końcu, ale mnie stać. Dobra. Tak więc, gdzie jest ten punkt zapisu? Czy co to tam by nie było, nie było? Okej. Okay. W sumie nie wiem do końca, po co jest napis gra zapisana. Pewnie to zostało tak naprawdę z dawnej produkcji. Czytajcie, pierwszej części. No, tak naprawdę to... Ach, czy ja wiem, czy to zapisuje jakąś grę, szczególnie jak są tu teraz autozapisy? No i szczerze, te autozapisy, czego by o nich nie mówić, są na moim zdaniem dosyć fajnie zrobione, bo nie dosyć, że nie trzeba pamiętać o tym samodzielnym zapisywaniu tego wszystkiego, to jeszcze wbrew obawom większości nie są zabrane z Hollow Knighta. Tajemnicze zasiono? O. Super, znalazłem coś, co nawet nie wiem, do czego służy. Dobra. Jest zapis, czyli pewnie zaraz będzie jakaś porządniejsza akcja. Dobra, tutaj oczywiście się nie przedostanę, bo po co miałby mi odblokować całą lokację? Dobra. Oj! Jakaś macka? Aha. Małpa. Aha. Albo boss fight, albo ucieczka. Aha, czyli ucieczka. Przed wodą. Nie, ściągnęli z pierwszej części jak nic.
Nawet nie wiem, czy muszę się odzywać w takim momencie. No, może w sobie wyciszę mikrofon, będzie ciekawiej. I jak zwykle od początku. Chociażby akcja się zakończyła. Pewnie w podobny sposób do oryginału, jak mówiłem, ale... Fajne. Podobała mi się ta sekwencja. Wymagająca, a jednocześnie nie za trudna. Tak, bardzo fajna była. I proszę, magicznym trafem młyn się naprawił. Tak, normalnie magiczna magia, że ten młyn się naprawił teraz akurat. Znaczy tak de facto to my go naprawiliśmy. Usuwając to coś złego, niedobrego stamtąd. Czyli muszę wracać daleką drogę z powrotem do Żabeła. Ale czy mi się chce? No nie wiem, czy mi się chce. I znowu eksploracja wodnych przestrzeni. Aha. Nie no, piękne. Tak. Czyli druga kraina, którą Ori musi naprawić. Mówiąc inaczej. Ale jakby nie było, ja chcę wrócić do tej trzeciej sekwencji. Ją jeszcze zwiedzić dokładniej. Tak. Nieważne jakim kosztem. Chociaż dobra, w sumie chyba mam już ten system teleportacyjny dostępny, więc... Może lepiej będzie się tam doteleportować, wiecie, no... Szybciej będzie. No to biegniemy. Biegniemy, Ori. I cieszmy się tą czystą wodą. Szkoda tylko, że jeszcze oddychać nie umiesz. A może nie tyle, co nie umiesz, to zapomniałeś, jak to się robi. Dobra, dookoła. Póki co szybko tutaj. Żeby oddech złapać, mamy metala, więc może uda się coś nowego skonstruować. Dobra, płyniemy szybciej. Ciekawe, czy w ogóle mogę tutaj walczyć. Nie, nie mogę. Wow. Jakaś sekretna lokacja cała. Tylko pytanie, czy w odpowiednim momencie ją w ogóle przechodzę. Czy znowu nie wpakuję się gdzieś w coś, czego jeszcze nie powinienem zwiedzać. O, i tutaj spotkał tych kraby bez challenge'a nawet. Po raz pierwszy. Dobra. Tak więc... Co my tu mamy? Bo coś na pewno będzie. Wielkie wyzwanie podwodne. Powietrza mi zabraknie jak nic.
Ja. Można się było spodziewać. Ale dobra. Tym razem już wiem, co trzeba przygotować, to ja to zrobię. Chyba, że teraz będzie dobrze. No tak, teraz dobrze. Szybko, 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 szybko. No nie. Dobra. Oj, pomyliłem kierunek. No i teraz się nadpisał stan, oczywiście, jak mam dwa serca. A w sumie trudno to nazwać sercami. No ale te dwa pypki życiowe. Dobra, to nieważne. Dobra, chodź tutaj pnącz. Pluj we mnie. Grzeczny pnącz. A, i tutaj po komórkę życia płynę. O, ale ta muzyczka taka fajna. Dobra. To może być więcej niż jeden sekret w sumie. Tak, zdecydowanie, może być tutaj dużo więcej sekretów. Jezu, jakie to jest piękne. Aha, tam się nie dostanę za bardzo. Przez prądy morskie. Okej. O, czyli super challenge. Zmuś tego kogoś, żeby napluł na to. Chyba, że ja mogę tutaj... A, czyli też można odbijać te pociski. Dobra. To nie jest aż takie trudne. Brawo ja. Dobra, a, czyli tutaj już mam zapisane. Dobra. Dobra. Ugryź, a teraz pluj. A, już się otworzyło. Super. No, niewystarczające, żeby to zniszczyć. Czyli dwa pociski, żeby to zniszczyć, okej. Okay. Fajnie, że przynajmniej to odnawia mnie z... A nie, czyli jednak tutaj najpierw trzeba, bo tam jest po prostu powietrze. Dobra, czyli błąda zrobiłem. Jamesa błąda. Ej, zapisało się już ze zniszczonym. Dobra, czyli koło młyńskie teraz działa, czy co, co tam by nie było. I można sobie spokojnie dalej zwiedzać. Dobra, stamtąd przypłynęłem, czyli teraz mój cel będzie... W sumie nie wiem gdzie. Ale gdzieś na pewno. Wow. Już dopiero 27 minut? No, weźcie mi powiedzcie, że coś nie jest nie tak z tym odcinkiem. Dobra, nie. Czyli w ten sposób tam się nie dostanę. Super. Czyli to jest chyba na później miejsce. Nie, no nie zdążę, powietrza mi zabraknie. Jak na złość. Ale przynajmniej fajnie, że odnawiam tutaj zawsze z pełnym zapasem powietrza. No przyjemna odmiana. Po grach, w których zazwyczaj zapisy w takich miejscach zostają gracza w idealnie takim samym stanie, jakim był przed spotkaniem się z tym miejscem. O! Już wiem, jak się pozbywać tych ryb, przynajmniej. Dobra. A teraz... Gdzieś jeszcze jakieś drugie coś było? Chyba? Tędy przypłynęłem, dobra. Ale gra mi pokazuje, że tu jest jakiś sekret, więc... Jeśli twierdzą, że jest sekret, to ja nie mogę się sprzeciwić zwiedzaniu. Dobra, że nawet go widzę. Tylko dziwnie schowane, ja go nie zauważyłem. Jak to ja mam w zwyczaju. Dobra. No i odpływamy znowu. Ja w sumie chciałbym odpłynąć, ale... Aha. Dobra, wiem, co trzeba będzie tutaj zrobić. Wykorzystać jego pocisk do wybicia się jak najwyżej. Ale Ori, mogłeś sobie oszczędzić tych kolców. Czyli znowu wszystko od początku. I albo to jest miejsce nie dla mnie, albo ja znowu coś nie ogarniam, już tu powinienem móc dawno zrobić wszystko.
Dobra. A może właśnie nie muszę tego wykorzystać, tylko tutaj, tam na dole jest jeden, to może właśnie ten z dołu swój pocisk musi na mnie wypluć pod odpowiednim kątem. Dobra, dobra. Nie, trzeba go zmusić idealnie do wyplucia tego pocisku najwyżej jak się da. W ten sposób, ten pocisk. Tak, to jest to chyba. Nie wiem, czy dam radę, oczywiście. Ostatnia próba. Dobra, wiecie co, nie. Szkoda czasu i tak mało go wykorzystałem, szczerze, na to wszystko. Mówi co, więc... Niby mam go sporo jeszcze w, w nadmiarze, w zapasie, jak zwał, tak zwał, ale... Jasne. I znowu mnie tutaj przywróciło. Ja to naprawdę chyba nie umiemy w takie gry grać. Ale nie umniejszając faktu, że nie umiem. A, czyli znowu się nie zapisało to. Dobra. Dobra, dzięki, komar. Czy czymkolwiek ty byś nie był. Muchopodobny stworze. Czym komaropodobny w sumie. Muchopodobny, skąd ja? Dobra. Dobra, nieważne. Już się sam plączę w tym, co chciałem się zapytać samego siebie. Aha. Dobra. Czy tutaj coś było takiego? Chyba nie. Nawet jeśli było, to niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć na obecny moment, więc... Szybko, 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 oby powietrza starczy... O, dobra, starczyło, więc... Kraina się mocno zmieniła. Wszędzie czysta woda. Miliony nowych miejsc do zwiedzania. I sekretów do odkrycia, rzecz jasna. Takich jak ten. W sumie, gdybym się postarał, może nawet mógłbym kupić sobie już tą nową broń, nie zużywającą energii. Chociaż, czy jest sens? Dobra. Nie wiem, czy jest jakiś wielki sens, skoro i tak głównie używam w kółko tego ataku. Nawet iskrą nie walczy, tylko używam ją, no, wyłącznie w zagadkach. Już prędzej opłaciłoby się bardziej lasso zastosować bojowo, bo często go używam. Właśnie zobaczmy, czy dalej to jest misiek, czy już nie. Aha. A, czyli podpowiedź, co po prostu trzeba tutaj przynieść prawdopodobnie, żeby się, no, zaliczyło zadanie. Okej, okay, czyli teraz tak. Nie wiem, po co tutaj idę, ale idę. No i kolejny dowód na to, że tutaj chyba nie trzeba było tak kombinować, jak ja to robiłem, tylko potrójny skok. Jak nic, potrójny skok jest chyba najprzydatniejszym ze wszystkich kamieni, które tutaj zdobyłem. I wątpię, żeby coś w użyteczności go szybko prześcigło. Czym prześcignęło? No, mniejsza o formę. Rozumiecie, o co mi chodzi, więc... Hyc! I lecimy. Dobra. Ten gość tutaj będzie opowiadał o tym, jak bardzo mi nie wychodzi. Ten tutaj... Za rudę ma jakieś tam rzeczy, tylko ile mam tej rudy tak właściwie? Aha. No tak. Dobra, mam 5 rudy. I co mam? Dach nad głową. Trzeba zbudować więcej domów. Jeden postawiłem na dużym drzewie obok ogniska. Okej. Okay. Czyli tutaj mogę zbudować więcej domów albo usunąć kolce. Wiecie co? Kolce już usunę, bo czemu by nie? Jak mam na to materiały, to nie będę czekał już. Pozbywamy się tych kolców i będzie tu przynajmniej bezpieczniej. Nie. Kill offem w nie. Tylko ciekawe, na co mu ta ruda tak naprawdę do usuwania kolców. Dobra. Dobra. W takim razie najpierw korzystamy tutaj. Teleportacja za chwilę.
Albo się wydaje, bo tam u góry też coś jest. Tak, u góry coś jest, to nie byle co jakiś kamień. Dobra, zaraz sprawdzimy, co to za kamień i w ogóle. I co, mamy jakieś nowe miejsce? Co my tu mamy? Aha. Czyli kolejne zlecenie za rudę w sumie. I tam też coś jest, ale teraz tam nie można wleźć. Rozumiem. Zobaczmy, ile w ogóle będzie kosztowało otworzenie tej dziury. Zobaczmy, to jest za 6. Dobra, w takim wypadku chciałbym spróbować jeszcze tylko tego kamienia jednego zdobyć. Jak już go zdobędę, to prawdopodobnie pójdziemy do Żabela. Domownicy są oczywiście strasznie głośni, ale niestety nie jestem w stanie ich za bardzo wyciszyć. I czy mamy jakieś fajne ulepszenia? No oczywiście, wytrzymałość niby mógłbym podnieść, rozszczepienie, ewentualnie ciernie, ale... No ja chcę rodeo, jeśli już ulepszyć. Chociaż z drugiej strony mam 800, mógłbym broń nową kupić. Nie, dobra, ulepszam rodeo. W sumie już nic innego nie mam. Ale jak mam trochę, chociaż to jeszcze... Może to się kiedyś przyda. Dobra. Czyli teraz już nareszcie zadaję obrażenie moim lasem. Co prawda tylko wiecie, jedno chwycenie podczas skoku. Ale co ja będę narzekał? Ważne, że w ogóle mogę. Aha. No, czy wy to widzicie? Chamstwo. Dobra. Po co ważne do tej chałupy? Przecież tu byłem. Dobra. Da się tam wyżej jakoś wleźć, ale to jeszcze... Niestety jest za nisko dla mnie. Ale zobaczmy, czy... Nie, nie doskoczę do kamienia, więc dobra. Dobra. Ale tutaj przynajmniej może coś się uda. Może gdybym mądrzej dysponował tymi skokami. Ale dobra, zanim coś to... W sumie jest kolejne bajorko, które można pozwiedzać, więc... No jak jest bajorko, to ja z chęcią. Dobra. Nie wiem, czy to jest prawidłowy sposób, żeby nie było, ale... Wiecie, no co ja mam się przejmować prawidłowością sposobu, skoro udało się? Jak się udało, no to co ja mam narzekać? A, i tutaj. Okej. W sumie nie wiem, co to za miejsce, ale widzę, że można tu wleźć, więc... Kartograf, oczywiście, kto inny. A może już tu byłem? O, to jest jego dom! Okej. Dobra. Super, muszę się wyciszyć, bo pies mi szczeka. Okej, a więc ja na mapach widzę tylko znajdźki w postaci tych światełek. Ciekawe. Myślałem, że mam wszystkie znajdźki widoczne, a jednak... Mój błąd, jednak nie jest aż tak łatwo. Dobra. Tutaj na pewno coś będzie. Garnek, serio. W garnku był schowany. Fajne. Nie było zbyt trudne, ale wiecie, no fajny pomysł, żeby schować w garnku. Nie właśnie tu, Ori.
Już prawie... Aha, czyli to jest zablokowane. Super. Ale i tak fajnie, fajnie, nie ma co narzekać. Odkryłem nowe rzeczy i w ogóle. I w sumie to też po prostu dla mnie jest wielkim plusem. Sam sobie fakt, wiecie, czyli tą wioskę odbudowujemy. Onok mi ira. Ba. Cingzielo tu szatan. Unasiko. Dobra. Tak więc idziemy. A, małpa dalej tu jest. Nic nowego, ale ceny też nie zmniejszył. Ne. Chwila, tam u góry ktoś jest. Nie, no to nie ma co. Lezim. Aha, czyli jakieś nasionka. Dobra, dam mu. Nie wiem po co, ale dam mu. Ale nie wiem do końca kto to jest, a już jakieś rośliny. Czy żeby to było naprawdę jakieś, nie wiem, kolejna forma ulepszania całej lokacji? Okej. Aha! Tak, czyli tutaj też będę miał zadanie, żeby kwiaty sadzić. W różnych miejscach, okej. Wow. Dobra, nie będę się teraz męczył tym wszystkim. Wracamy do Żabeła, naprawdę. Aha. Dobra, teraz Żabeł gdzie był? Jeszcze dalej, dobra. Nie problem. Tak, teraz to już jeszcze łatwiej będzie się podróżowało w tych wszystkich miejscach. Dobrze idę? Tak, dobrze idę do Żabeła. I tak, wiem, że on ma inaczej na imię, ale Żabeł mi bardziej pasuje, więc... No, rozumiecie chyba. Dobra. I znowu pierdzi mi w grze. Duży Żabeł. Fale. Rymowa bokwara do złomu. Dominę do szizmu. Owalo. Noki do szek do złomu. Kor. Gnomo fol. Drofabo. Okej. Okay. Aha. Tu jest też przy okazji cała rodzina w komplecie. Fajniej w ogóle, ale wiecie co? Po pierwsze, czas mi się kończy, więc pójdźmy może tutaj. Jak już tam się udamy, to po prostu zakończymy dzisiejszą przygodę. A po drugie, jak możecie się spodziewać, do Milczącego Lasu pójdziemy, jak już pozwiedzamy tutaj dokładnie wszystko, co się dzieje. Bo pragnę przypomnieć, że jednak dużo się pozmieniało dzięki wodzie. Będę mógł pozwiedzać chyba
miliony nowych lokacji. A w szczególności jeszcze dzięki temu, że mam oczywiście no umiejętności, których wcześniej nie posiadałem. Tutaj zwiedziłem już bodajże wszystko. Więc tak, tutaj nie ma co się przejmować więcej. Właśnie ciekawe, czy on będzie miał coś dla mnie. Aha. Dobra. W takim wypadku idziemy tutaj, czy to gdzie indziej? Zła trasa. Dobra. Trzeba iść niżej. Tak, tu był kiedyś sprzedawca kryształów oryginalnie. I w sumie... można powiedzieć, że pożegnamy się w tym miejscu w sumie. Tak. Nie no, byłem tutaj, nie wiem czemu znowu jest na szaro. Tak więc... mówiłem, że kończymy, ja biegnę dalej. Dobra, jest zapis, tak więc kończymy w tym miejscu. Mam nadzieję, że oczywiście wam się podobało. I zobaczymy się w następnym odcinku z Ori and the Will of the Wisps, który, rzecz jasna, będzie następnego dnia. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się. Hej.